Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym krótkim rytuale vlogmasowym do wykorzystania przez cały rok, ale dla Was specjalnie, no właśnie w czasie vlogmasowym, żeby to wszystko spisać, a potem wykorzystywać. Tym razem zajmiemy się ochroną. Co będzie potrzebna? Biała świeca, którą zapalacie na samym początku, tak żeby oczyściła energię przestrzeni, w której działacie. Niebieska świeca, kamyszek, marker i olejek werbeny. Pamiętajcie, by swoją niebieską świecę namaścić olejkiem werbeny, a na kamieniu i na tej świecy narysować runę Algis, czyli tak naprawdę runę ochronną. Otwórzcie po zapalonej białej ołtarzowej głównej świecy krąg, mówiąc: przywołuję moce ochrony. Światło, bo mi wszystko zgasło. Przywołuję moce ochrony do mojego kręgu. Od teraz już pozostaję tylko w dobra zasięgu. Otwieram krąg pierwszy w przestrzeni mej, bezpieczny. Otwieram krąg drugi ze światła jasnej strugi. Otwieram krąg trzeci, on jasnym światłem świeci. Namaszczoną, z narysowaną runą świecę zapalacie. Namaszczacie olejkiem z werbeny, możecie dodać na tej świecy napisane imię i datę urodzenia, swoją własną bądź osoby, dla której ochronę stawiacie. Kamień leży przy niebieskiej świecy. Zapalając tę świecę powiedzcie: odsuwam od siebie wszystkie negatywy, od teraz jestem bezpieczna, od teraz jestem szczęśliwa. Pozwalacie świecy niebieskiej dopalić się do końca. Kamień możecie położyć na swoim ołtarzu bądź w domu, tak żeby Was chronił. Możecie również nosić przy sobie, jeżeli potrzebujecie osobistej ochrony, a nie tylko ochrony przestrzeni. Świeca w momencie, kiedy dopala się do końca, zamykacie krąg słowami. Dziękuję za moce ochrony, za moce mojego kręgu. Od teraz pozostaję tylko w dobra zasięgu. Bardzo prosty, bardzo skuteczny rytuał ochronny. Możecie zrobić dla siebie, dla przestrzeni, dla domostwa bądź dla osoby bliskiej. Wtedy ten kamień z narysowaną runą Algis dajecie tej drugiej osobie. Myślę, że rytuał króciuteńki, fajniuteńki, naprawdę do wykorzystania. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście prześledźcie wszystkie rytuały vlogmasowe, bo będzie ich troszkę w grudniu się działo, oprócz tych, których czynimy wspólnie, czyli rytuałów vlogmasowych prowadzonych przeze mnie. Również możecie takie krótkie rytuały zapisać sobie, zastosować albo ewentualnie zastosować w późniejszym czasie. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, buziaki dla Was i działajcie, kochani i kochane, działajcie. Pa, pa, pa.